A powiedz mi, no bo tutaj bardzo często mamy sytuacje z firmami, które są małymi firmami, średnimi firmami. I wiesz, jednak takie stanowisko rzecznika prasowego może to nie kosztować, tak? Może obarczać budżet firmy dość dużymi kosztami, ponieważ koszty pracy chociaż są zbyt bardzo wysokie. To powiedz mi, co w takiej sytuacji, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na rzecznika prasowego, a chcemy w jakiś sposób budować swój wizerunek w mediach? Można to osiągnąć kilkoma drogami chyba. Jeśli natura, matka natura albo Pan Bóg wyposażył właściciela firmy w to, że jest piękny, nie musi być młody, potrafi dobrze mówić, to po odpowiednim przeszkoleniu spokojnie daje radę. I ja się spotykam po wielokrotnie, że szkole ludzi, którzy są własnymi, inaczej. Trudniej jest być rzecznikiem we własnej sprawie. Zgódźcie się Państwo ze mną. Czasami lepiej wziąć któregoś z pracowników, poświęcić mu trochę czasu i dać mu drugą funkcję. Wyszkolić go i powiedzieć, no wiesz, no... Mało tego, takie są twoje doświadczenia. Tak, oczywiście, bo rzecz polega na tym, że jest tak zwane pojęcie fotogeniczności. Pamiętajcie Państwo o jednej bardzo banalnej rzeczy, że nawet pomijając sytuację, że ktoś nie jest garbaty, nie sepleń, nie występuje w koszuli, w te wielkie kwiaty, to tak naprawdę dobrze jest zrobić mu sesję fotograficzną albo nagrać go i zobaczyć, jak on wygląda. Bo jest coś takiego jak fotogeniczność, czyli tak naprawdę przekaz, który mówi o tym, czy ja na dzień dobry po otwarciu telewizora wierzę komuś, czy nie. To jest tak zwana wartość dodana. Ona jest trudna do określenia, ale dla fachowca banalna. Bo ja spoglądam i wiem, że ten ktoś może być rzecznikiem. Nie? Fajną rzecz mówisz, ponieważ teraz bardzo wiele osób występuje jakoś tak spontanicznie, mimochodem, parcie przed kamerą. Parcie na szkole. Tak jest. Są live, te podobne rzeczy. Ten obszar social mediów dał nam niesamowite możliwości do rozwoju, ale jednocześnie do totalnej porażki. To jest pułapka. No więc właśnie, więc powiedz mi, czy my wiemy, jak się w ogóle zachowywać podczas, nie wiem, takiego wystąpienia, podczas udzielania wywiadu na przykład do portalu internetowego przed kamerą? Kochani moi, to jest tak, świadomość własnego ciała, to co się dzieje ze mną w sytuacji stres, jest rzeczą bezcenną. Przypomina mi się taka sytuacja rzecznika prasowego PZU, skądinąd mojego dobrego kolegi, który był rzecznikiem 6 tygodni. Powód? Banalny. W którymś momencie była sytuacja tego typu kryzys, on też nie wytrzymał tego kryzysu. Nie chcę mówić o sytuacjach dookoła, tylko o końcu całej sprawy. Udziela wywiadu, publiczna, skończył wypowiedź i wykonał taki ruch. I oczywiście zostało to pokazane. Ten fakt spowodował, że cała jego wypowiedź z przodu przestała być ważna. Wszyscy zwracali uwagę, o co chodzi. Coś upadło, o co chodzi, dlaczego on się nie interesuje. To jest kwestia panowania nad własnym ciałem, nad własnym spojrzeniem, nad mimiką. Ja rozumiem, że trzeba ćwiczyć po prostu. Tak? To nie jest tak, że człowiek ma jakieś predyspozycje, wychodzi i mówi. Nie. Są takie. Ja jestem w tej chwili w produkcji. Przyjechałem tutaj do Państwa, robię taki serial historyczny o takiej bolesnej części historii Polski. Trochę innej bajki wczoraj. I powiem, że po tych 9 dniach zdjęć ja mam do czynienia z dwoma osobami, które są absolutnymi talentami. Ludzie mówią w sposób tak przekonywujący, jakby występował. Ja pytałem zresztą, czy pan miał kiedykolwiek kontakt z mediami, ale nie. Nie boi się, mówi, jest otwarty, ja mówię. Ale to jest rzadkość. Tak? Absolutna rzadkość. Druga strona sytuacji jest dokładnie inna. Ona polega na tym, że każdy z nas mimo woli, albo nawet w sposób, jakby to powiedzieć, niekontrolowany, kompletnie robi rzeczy takie, że jeśli ktoś porobi zdjęcie, to mimo woli się prostujemy, zapinamy ubrania, przeczesujemy, robimy się odświętnie. Gramy określoną rolę obiektu do fotografii. Czyli zmienia się jakby to, o czym ja mówiłem w trakcie tego krótkiego wystąpienia, że wartością samą w sobie jest to, jacy Państwo jesteście. Jak prezentujecie swój wizerunek światu. Trzeba go tylko trochę oszlifować, bo każdy z Was to diament. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, tylko trzeba trochę oszlifować. A to chyba trzeba odpowiednich szlifierzy dobrać, bo u pana Janka... No, szlifierz sedamski mile. Pan Janek ma tanie. Tak, nie, ja wiem. Tanie to wcale nie znaczy, że... szybko i dobrze. Bywa tak, bo to, wiecie, wchodzimy w relację interpersonalną, szkoląc ludzi.
Ja mam zawsze z tym spory problem, ponieważ ja te rzeczy, które robię, przeżywam. Przeżywam sytuacje, które się wiążą z tymi ludźmi. Zawsze przechodzimy na ty. Dlatego, że ja uczestniczę w części ich życia, bo część Państwa dotyczy mnie też. Określone zahamowania, złe doświadczenia, na przykład z mediami. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki obszar miękkiego podbrzusza. Obszar prywatny bardzo, no bo to jest obszar mojego własnego ja. Prawda? Ja, mój wizerunek, sukces odniosę albo nie. Tak dalej, a propos sukcesu. Z tego, co wiem, to jesteś szkoleniowcem, trenerem, osobą, która wyszkoliła wiele osób z pierwszych stron gazet. Nie możesz się tym pochwalić, nie. Bo nie. Taki był deal. Dokładnie tak. Ale masz w tym ogromne doświadczenie. Powiedz mi w takim razie, jak się mają przygotować do wystąpienia publicznego szefowie firm, osoby, które, nie wiem, chcą się w jakiś sposób zaprezentować. Co powinny zrobić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć o jednej podstawowej rzeczy, to jest ta plansza wisząca za nami. O czym mówimy? Sytuacja specyficzna dotyczy jakby dwóch obszarów działania. Pierwszy to jest codzienność, komunikat typu weszliśmy na giełdę. Pozytywny komunikat, prawda? Druga sytuacja, konflikt w firmie, sytuacja kryzysowa. To jest zupełnie inna sytuacja. I wtedy jest dobrze, nie wiem, wtedy jest dobrze na przykład wspomóc się kimś, kto takie... No rzeczy. Właśnie o tym tak szybciutko chciałem powiedzieć, to premier Marcinkiewicz miał pewną zasadę, że on jak wychodził, to zawsze mówił dobre informacje. Nigdy nie przekazywał złych informacji, bo złych informacji miał rzecznika prasowego. I dlatego był tak popularny. Tak. Ponieważ to jest kwestia skojarzeń. Jesteśmy generalnie rzecz biorąc, jako nacja, obojętnie czy czarna, czy żółta, czy inna, wzrokowcami. Tak nas biologia ukształtowała. Krótko mówiąc, dobrze jest, jeśli na przykład Państwo idziecie, dobra, spróbujmy zaanalizować, na przykład radio. W radio wtórną rzeczą jest wizerunek w rozumieniu ubioru. Choć oczywiście, jak Cię widzą, tak Cię piszą dziennikarz, no jak się lekko uśmiechnie, to już wiemy, że może być złośliwie na koniec, bo na przykład strój mu się nie spodoba, nie? Czyli jakiś casual obowiązuje. Za chwileczkę o tym powiem więcej. Czyli radio to jest próba odniesienia do tego, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, żebyśmy byli merytoryczni, bo to jest najbardziej istotne. Bo słowa przyjdą same, jeśli wiemy, o czym mamy mówić, prawda? Natomiast w telewizji jest trochę gorzej, no bo trzeba jeszcze pamiętać o tym, żeby mieć czyste włosy, prawda? Na przykład. Okulary bez złamanej ramki. Widziałem słowo honoru, to nawet u polityka. Także to się zdarza. Krótko mówiąc, staranność, jeszcze raz bardzo staranność. W stosunku do telewizji to jest jeszcze jedna rzecz. Telewizja nie lubi dwóch zestawień, bieli i czerni. Czyli nie można iść w czarnym garniturze i w białym koszulce. I kratki chyba też nie lubi, bo blikują. Kratkę też nie, bo waluje kompletnie. Czyli tak naprawdę ciemny granat, błękity. To dotyczą i pań, i panów. Na pewno nie te skrajne, czernie i biele. To w ogóle należy to wykasować. Nie? Mamy jeszcze 5 minut. Może jest jakieś pytanie z sali, bo ja tu nie widzę. Właśnie, bo światło świeci. Nie wiem, czy Państwo już śpicie, czy nie. Chyba nie. Nie śpicie. Chyba nie. Pierwsze rzędy widzę, że nie. Dobrze, to ja w takim razie mam takie pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy wystąpieniem na żywo w przeżywaniu tej sytuacji, a nagraniem z puszki tak zwanej, czyli że przychodzimy, nagrywamy. Według mnie zawsze to nagranie na żywo jest o wiele większy poziom stresu. Jest. No i pytanie teraz. Co tu zrobić? Czy godzić się na nagranie na żywo, czy raczej próbować... Powiem tak. To. Prawda o tym jest taka. Inaczej. Występ na żywo ma jedną cudowną cechę. Nie można użyć nożyczek. Poszło, było, minęło. To już historia. Prawda? Przeżywacie to czasami Państwo, albo widzicie w telewizji. Natomiast nagranie zwykle podlega manipulacji. Mówię zwykle, nie zawsze. Macie Państwo oczywiście prawo do wglądu w to, co zostało zrobione, jeśli to naruszy Was wizerunek. Ale bywa tak, że narusza Was Wasz wizerunek, błotem jesteście ochlapani, a proces odwołania i odszkodowania to 2 lata. I tak, tak później mówią, przepraszam, a to ten syn. Poszło, nie ma.